dzisiaj mamy nowy dzień. Właśnie wypożyczyliśmy autko, ale zanim ruszymy w podróż i dzisiaj będziemy zwiedzać strefę 51, wskoczyliśmy na chwilę, bo jesteśmy głodni, na mini śniadanko do Egg Shop. Znajduje się ono tak naprawdę przy tutaj bulwarze i pokażę Wam najwyżej, co my tutaj ciekawego mogliśmy sobie zjeść, bo tutaj jest miejsce bardzo tanie, a my chcemy na szybko coś sobie chapnąć, po prostu, żeby nie być głodnym i ruszamy w trasę, bo nie ma czasu, żeby zwlekać z tym wszystkim. Macie tutaj na miejscu do dyspozycji różne jakieś lemoniady do picia, klasyczne jakieś tosty, sandwicze, jakieś naleśniki, desery, jogurty, więc akurat miejscówka wyłącznie taka przystosowana do tego, żeby coś sobie zjeść na śniadanko i to naprawdę w niewielkich kwotach. My zamówiliśmy sobie 2 razy tosty klasyczne. Mam nadzieję, że będą jakieś full wypasione, a nie jakieś takie byle jakie. Plus dodatkowo Kamil sobie taki jogurt naturalny z jakimiś tam dodatkami musli. Tego nie wiem, czy on jest na fotografii, to Wam pokażę. Zobaczymy, tak w rezultacie będzie wyglądał, więc spoka opcja. Ja sobie wzięłam lemoniadę miętową i zjemy sobie na spokojnie tutaj. Jest też parking, więc możecie tak jak my autkiem podjechać i zaparkować. Są 2 miejsca do dyspozycji tylko wyłącznie do tej gości. Martwiliśmy się, że nie będziemy mogli tu wjechać w ogóle autem, ale no wjechaliśmy. Zjemy i ruszamy dalej w trasę, więc serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jesteśmy 65. klientem dzisiaj? Chyba. Aż w to nie wierzę. Miejsce czynne jest od rana, nie wiem dokładnie o której godziny, ale wiem, że do 14 jest czynne. Więc to jest tylko typowa miejscówka na tani breakfast z rana tutaj. Więc bo już widać, że nasz do odbioru zaraz będzie. You look so cute. Thank you so much. I love it. You are. Tak, to jest nasze. Czym? Yes. Okej, okay, weź sobie to. To jest twój jogurt. And lemoniad. Okay. Tam są jakieś keczupy, nie? Yeah! No i tu już możesz iść. Ja sobie przyniosę. I swear this is like one of the most refreshing drinks we can have. Thank you so much. Do you have ketchup? Ketchup? No i nasze tak śniadanko wygląda skromne. Normalny tościk. I wygląda tak twój jogurcik, jak miał wyglądać? No zwykły jogurcik, no tak jak można sobie śniadaniowy domu na szybko zrobić. Więc nie narzekam, jest ok. Bardzo, bardzo miła pani była przy obsłudze. Oczywiście pochwaliła mnie, że wyglądam uroczo w moich kolorowych warkoczykach. No cóż, chyba ADC nam zostało, czy mi zostało. Generalnie nasze ostatnie przygotowanie, więc jemy ham, ham, ham i jedziemy.
punktu postoju, z którego zacznie się nasza wycieczka na odkrywanie pozaziemskiej autostrady w poszukiwaniu obcych kosmitów. Pierwszym punktem jest sklep. Za ćwierć mili dotrzesz do miejsca docelowego. Jest sklep E.T. Fresh Jerky. I tak można powiedzieć sklep z pamiątkami, a także z produktami takimi spożywczymi na podróż, suche mięso. To tu? Jesteś na miejscu. O, spotki są. Pewnie podejrzewam, że to jest auto. Tego właściciela. Właściciela? A my jesteśmy jedynymi turystami dzisiaj. Generalnie trasa, którą musicie się kierować, jest to trasa 93, droga, jeśli chodzi by dzisiaj jechać z Las Vegas. I trwa ona ponad, no niecałe 2 godziny, aż w końcu tutaj dojedziecie. No sobie jedziecie prosto, bez jakichś... Nie wierzę w to. Masakra jakaś. Otwarte. Nie zakościmy tutaj jakoś na długo, ponieważ do 17 godziny, a może około 16, jest otwarte tutaj ten taki hangar lotniczy z takim dużym kosmitą, który się znajduje właśnie w tamtą stronę i tam będziemy się kierować, ale tutaj możemy sobie coś kupić do jedzenia na dzisiejszą podróż i drogę. Nie wierzę to. Hello! Good. Coś na drogę mamy. Musimy sobie znaleźć orzeszki czy coś byś chciał. Tu masz jakieś suszone. A to jest miękkie. Apple, jabłko. Jabłko. Ja bym na pewno sobie wzięła coś do... Możesz weź sobie Monstera. Energetyka. Teraz jednego? Ja sobie wezmę to. Czy pitch? Wiesz co, wiesz. Swoje jaja robią z tego. Ale fajnie. Do jedzenia, coś na drogę. Jakieś chipsy, jakieś snaki. Orzeszki. Żelki, bierzemy jak pójdę. No, możemy sobie wziąć żelki. Takie czy chcesz jakieś inne? Dzisiaj kilka par miałam z tych. Znaję tutaj osób. Dobra, ja bym chciała jakieś orzeszki. Ja sobie wezmę takie orzeszki. One są słone. No dobra, to ja wezmę. A tamte? Dobra, to wezmę to. Snickers. Dobra, biorę to. Chcesz wlepki? Wlepki, naklejki. This is stickers. Stickers? Yeah. $1.99, $2.99, $3.99. Ale śmieszne. This is Squid Game. Ja drania muszę wziąć. No a czym? Arena 51. Bierzesz? Jedną? Nevada. A to za 3. Dobra, ja też sobie, nie wiem którą. To ja też sobie wezmę taką jedną. Naklejkę. Nie, osobno, powiedz za siebie. O, wezmę to. I to wszystko, co to jest? Dobra, czyli ja mam ci dać, tak? Będziesz płacił? Okej. Okay. Is this everything? Yes. Alright, 35. Do you want a bag? Yes. Here you go. Thanks. No problem. Safe travels. Yeah, thank you. Bye. Have a nice day. Jak widzieliście, pani nam powiedziała, że dzisiaj już kilka par miała tutaj osób. Szczerze nie wiem.
Może tak powiedziała, po prostu by powiedziała, ale jak widać nie ma tutaj nic ani nikogo, oprócz jej auta. No i mam jakiś tam pierwszy mural widoczny. Ale taki, można powiedzieć, taki byle jaki, zrobiony dawno chyba temu. Za rogiem coś będzie, myślisz? Myślę, że nie. I my będziemy dzisiaj zaczynać naszą trasę. Tutaj był nasz pierwszy punkt postojowy. I my będziemy później jechać w tamtą stronę, aż będziemy chyba objeżdżać cały tam teren. Można jechać od tego miejsca, albo jak można na takim rozwidleniu w prawo, albo w lewo. O, jest jakiś mural? No, tego sklepu. Coś tutaj, coś? Mamy filmik. Chcesz zdjęcie? Nie? Tam będą lepsze. Ja jestem trochę podekscytowana, ponieważ my jesteśmy ogromnymi fanami. Jeśli chodzi o film, nie wiem, czy kojarzycie film Area 51. Taki właśnie wykonany, jakby uczestnicy. Taka młodzież sama wybiera się, żeby odkryć tajemnicę strefy 51 i jest tak fajnie zmontowany. Film chyba jest z 2015 roku. Na pewno gdzieś tam dam linka, żebyście mogli zobaczyć, o który mi chodzi film. My już go oglądaliśmy 2 razy, chętnie obejrzymy jeszcze 5. i 10. raz. I my jesteśmy zajarani właśnie, jak to zobaczyliśmy, że bardzo fajnie i przyjemnie byłoby tutaj przyjechać, zobaczyć. Jesteśmy w Las Vegas, to koniecznie trzeba z tego skorzystać. I dlatego dzisiaj akurat zaplanowaliśmy przed naszym powrotem, czyli powrotem, wyjazdem z tego miasta, bo jutro będziemy kierować się na Los Angeles. I postanowiliśmy, że koniecznie musimy zahaczyć o strefę. I nie ma czegoś takiego, że nie można po prostu tego przeoczyć i zapomnieć o tym. Więc dzisiaj wyruszamy w naszą podróż pozaziemską autostradą. Pokażemy wam jeszcze, mam nadzieję, że znajdziemy czarną skrzynkę. Przy okazji jeszcze kupimy sobie jakieś ciekawe pamiątki, bo moja siostra też mnie poprosiła, żebym jej coś kupiła, jak napisała mi, że akurat my będziemy tutaj się kierować. Dzisiejsza tak, że nasza trasa będzie trwać do... nie wiem ilu godzin. 16. Więc liczę, że tak do 20 powinniśmy się tutaj jakoś ogarnąć z tym wszystkim dookoła. Więc ruszamy. Mam nadzieję, że zobaczymy jak najwięcej, nagramy jak najwięcej. Kupimy sobie jakieś fajne rzeczy, więc zapraszamy. Na... o, jest ten hangar i jest UFO. Aha, nie wierzę na... ale super. Ja jesteśmy w następnej miejscówce. Ona jest generalnie 5 minut, 2-3 minuty autkiem po drugiej stronie. Stamtąd wyjechaliśmy i przejechaliśmy tu. Mamy parking. Miejsce czynne do godziny 17. Więc pamiętajcie, że to było miejsce spotkań. W internecie można poczytać na ten temat, że dużo osób wymagało spotkania z UFO, całkowitej prawdy, ujawnienia. I tutaj dużo osób przyjechało wtedy i było takie, można powiedzieć, oficjalne spotkanie. O, na tej zasadzie. They can't stop us all. Proszę bardzo. Mamy parking, więc można auto zostawić. I to jest to. Metalowy, tutaj blaszany, wielki stwór. Obcy. Ale jaja. Nie sądziłam, że my tu kiedykolwiek będziemy. Ale się cieszę. Wchodzimy. O. Każdego dnia od 9 do 17 czynne, nawet w weekendy. Wchodzimy. A może nie wchodzimy. A może jest zamknięte. Nie! Dlaczego? Do 17. A może to oni odjeżdżali? 16-11. Róbcie takich jaj. Nie ma. Ja, ale zrobili, co? To oni odjechali? No ale przecież by powiedzieli nam. Generalnie się uśmiechali do nas. Czemu tak? No nie fajnie. To chyba jest informacja, że nie można kręcić dronem. Albo po prostu nie mieli dużo klientów w ciągu dnia. No kurczę, jak jest do 17, to do 17, no nie róbmy sobie takich jaj.
Szkoda. Rozczarowanie na maksa. A tamci mogliby chociaż nas poinformować, jak odjeżdżali, nie? Dobra, chodź, chociaż sobie zdjęcia zrobimy. No wiecie co? Człowiek specjalnie przyjechał. Do 17 czynne. I zamknięte. Tym bardziej, że tu jeszcze były inne osoby, przyjechały auto. No to nawet jeśli to byliby turyści, to powinna nas poinformować. Ej, przyjechaliśmy, jest zamknięte, nie ma tutaj ten, jedźcie dalej. Gospodarze, właściciele. To też powinni poinformować, słuchajcie, my zamykamy, bo nie tak, czy coś. No cóż, zrobimy sobie zdjęcie pamiątkowe i jedziemy dalej szukać teraz tablicy w pozaziemskiej autostrady. Właśnie podjechało jakieś auto kempingowe z przyczepką. Nie wiem, ja się zapytam, czy to jest ich miejsce i czemu jest zamknięte. Nie mam pojęcia, że to oni są właścicielami. Hello. Hi. This is yours? No. Or you are tourist? Yeah. But this close. Oh, okay. Oh, that's too bad. Yeah. Okay. Czyli jak widzieliście Państwo, też są turystami. Też przyjechali specjalnie zobaczyć miejscówkę, ale no, zamknięte. Ale Karol cię wymiata po angielsku, co? Czasem się uda powiedzieć jakieś logiczne zdanie. Ostatnie i jedziemy dalej, bo nie ma co czas tracić na miejsce, które jest zamknięte. No chyba, że się włamujemy i wynosimy wszystkie zabawki, maskotki obcych i w ogóle. A tutaj są najlepsze pamiątki, jakie są. Jest jeszcze jedno miejsce, jak będziemy jechać, w którym się znajdują pamiątki i inne rzeczy właśnie związane ze strefą 51. Ale to tak naprawdę będzie już w końcowym etapie naszej podróży. No bo tak naprawdę to jest trochę czasochłonne wszystko, więc robimy zdjęcia i jedziemy dalej. Idziemy zobaczyć, co jest napisane o dronach. A fotografowanie tej areny można tak powiedzieć, tego terytorium, za tym znakiem jest niestety niedozwolone. Nie można tutaj również latać dronem, to przecież wiadome. W ogóle nie można. Skoro nie można tam, Kamil, latać, to dlaczego mógłbyś tu latać? Ja bym nie ryzykowała w tym miejscu, jak chcesz. Ten teren się wydaje już taki jakiś dziwny. Co robi? Dziwny teren. Mam wrażenie, że tam coś jest na tamtym tam polu. Coś jest, no. Ale to się coś rusza tam, jeśli to jest auto. Ja nie mogę. Które tutaj w otoczeniu się poruszają samochodami.